Cześć, grzybofile! Witam Was 6 lutego w ten, jak widać, dość pochmurny i jeszcze bardziej wieczny dzień, acz na szczęście w miarę ciepły, bowiem mamy temperaturę w okolicach 7-8 stopni powyżej zera i zapraszam Was po tej stanowczo zbyt długiej przerwie, abyście wraz ze mną sprawdzili, jak wygląda sytuacja grzybowa, tym razem w Puszczy Niepołomickiej. Jednak, co być może słyszycie, a może nawet też trochę widzicie po gałęziach drzew, po ich wierzchołkach choćby, jest na tyle wiecznie, że zdaje się być znacznie zimniej, niż wynikałoby to ze wskazań termometru. Tak więc bez kaptura się nie obejdzie. A skoro Puszcza Niepołomicka, to być może domyślacie się, jakich gatunków będę tutaj chciał z Wami poszukać. Rzecz jasna, chodzi przede wszystkim o boczniaka ostrygowatego, o płomiennicę zimową, jak też o uszaki bzowe choćby. No i cóż, mam nadzieję, że w tych warunkach, gdzie mamy ewidentnie sprzyjające okoliczności występowaniu tego typu właśnie grzybów zimowych, czy jak w przypadku uszaka całorocznych, przynajmniej część z nich uda się faktycznie tutaj zlokalizować. Mówię zlokalizować, a nie znaleźć, ponieważ zaczniemy sobie od sektora lasu jeszcze mi nieznanego, tak więc może to być niespodzianka, również dla mnie. A moja przerwa w odwiedzaniu lasu była niestety chyba rekordowo długa, bowiem poprzedni film kręciłem jeszcze jesienią w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Jak pamiętacie, na 3 dni tam się udałem. Przez 2 dni grzybów szukałem, znajdowałem i Wam je pokazywałem. Natomiast 3 dzień standardowo już, jak na moje tamtejsze wędrówki ubiegłoroczne, okazał się zbyt deszczowy, by w ogóle aparat wyciągać. Zresztą musiałem nieco też przyspieszyć swój powrót, niestety, do cywilizacji. No a potem różne rodzinne sprawy mnie pochłonęły na tyle, że dopiero teraz na spokojnie do lasu mogłem się znów wybrać. Ale z dobrych rzeczy na te kolejne nadchodzące pory roku, nie tylko na jeszcze trwającą zimę, mam naprawdę całkiem ambitne plany. Poza tym, z dobrych wieści kolejnych, znów jestem zmotoryzowany, tak więc mobilność nie będzie już stanowiła żadnej przeszkody. Mam nadzieję, o ile nic się oczywiście nie zmieni. Tymczasem moje gadulstwo nie powinno odciągać mnie od wypatrywania grzybów, a więc od wpatrywania się w tutejsze powalone drzewa, w pniaki po ściętych drzewach, bo właśnie w takich warunkach powinny tu wspomniane już gatunki się pojawiać. Ze szczególnym uwzględnieniem drzew liściastych, których jest tu najwięcej. Przy dzisiejszej aurze bardzo cieszą mnie choćby chwilowe przebłyski słonecznych promieni, które jakoś się przez chmury przedzierają, oświetlając nam już nawet nie tylko te jesienno-zimowe szarości, ale i nieco zieleni, jak widzimy. Wody w tutejszych puszczańskich lasach, jak widzicie, nie brakuje. Tutaj jakiś strumyczek, mikrostrumyk właściwie, jakiś sobie jeszcze wpada do tego szerokiego koryta. No i właśnie, zapędziłem się trochę w taką ślepą uliczkę otoczoną fosami, ale nic, mam nadzieję, że jakieś przejście uda się znaleźć. To już są standardowe przeszkody, jak na tutejsze lasy właśnie. Tak, tutaj jest stanowczo zbyt głęboko, abym próbował przejść tędy, czy też zbyt szeroko, by przeskoczyć to koryto. Duża część tej wody wpada stąd, natomiast tam wyżej myślę, że mógłbym już jakoś przejść. Tak więc tu mamy taki newralgiczny odcinek, który mam nadzieję, że uda mi się pewną sztuczką pokonać.
Wymyśliłem sobie bowiem, że przejdę tędy, ale czy ta siatka się nie zarwie? No, to chyba będzie niewykonalne. Jest zbyt słabo napięta. Ona mnie nie utrzyma. Odchylę się i spadnę, być może razem z nią tam. No nic, poszukamy innego miejsca. Kierunek wędrówki, jaki sobie bowiem obrałem, nie jest bynajmniej przypadkowy. Rzecz jasna, będąc tu, nie mogę sobie odmówić możliwości sprawdzenia znanych mi miejsc występowania właśnie płomiennicy zimowej, jak i boczniaka ostrygowatego. A po drodze chciałbym właśnie ewentualne nowe stanowiska znaleźć. No ale właśnie to po drodze okazuje się póki co dość sporym wyzwaniem. Oczywiście to nie koniec wodnych przeszkód na dziś. Jeszcze przynajmniej ta jedna przede mną. Na drodze dotarcia do rzeczonego już grzybowego celu. Ale mam nadzieję, że ją uda się pokonać. Przy czym jest tutaj coraz bardziej dziko, coraz słoneczniej i coraz szczebiotliwiej, o ile słyszycie te ptaki. Udało się, szczęście w nieszczęściu dopisało mi trzykrotnie. Wystarczy tej adrenaliny. Trzeba się trochę w lesie wyciszyć. A las wreszcie mamy już taki naprawdę bardzo kuszący i wreszcie nie aż tak podmokły. Dla grzybów to oczywiście byłoby wręcz sprzyjające, ale dla mojej wędrówki, dla jej skuteczności i tempa, jak widać, dotychczas niestety stanowiło to pewną przeszkodę. Teraz może już być tylko lepiej. Choć o ile co prawda miało dziś nie padać, to jednak ta wieczność jest bardzo zmienna i pochmurność, przez co sprawia to wrażenie, jakby zaraz miała jakaś ulewa nadciągnąć, gdy wiatr się wzmaga, a słońce znika. Ale widzicie, parę sekund i już jest spokój w lesie.
A ciekawe, co to za koleżka tutaj mieszka. Duża nora. Jakieś ślady tu są, ale niewielkie. No nic, nie będę przeszkadzał. A tam wiewióreczka, na wprost. Już bardziej niestety nie jestem w stanie przybliżyć, wybaczcie. Nie wiem, czy ją widać. Na pewno widać, ale malutką. Dopóki się nie ruszy, to nie będzie widać. Spróbuję podejść, to pewnie się ruszy. O, druga w tle przebiegła. Chyba to była druga, czy ta sama? Nie, ta sama faktycznie. Nie zauważyłem, że zniknęła mi tutaj z tego konara powalonego. Zauważyłem tylko z tyłu, że coś biegnie znów. No ale już jej nie ma. Choć jak pamiętacie, zwierzyny tutaj nie brakuje. Zdarzało mi się natrafiać tu wręcz na całe stada saren czy jeleni. No dobrze, troszkę chyba zapeszyłem, że to koniec na dziś z pokonywaniem takich poważnych wodnych przeszkód, jak widzicie. No ale cóż, jest stosunkowo dobrze wyglądający powalony dąb. Raczej nie wygląda na tak spróchniały jak tamta olcha, po której przechodziłem chwilę wcześniej, a która się pode mną zawaliła. Średnica jest też na tyle duża, że mam nadzieję się nie ześlizgnąć z niego. Ale na wszelki wypadek ograniczę przejście do pojedynczego od razu z aparatem. No i witajcie na kolejnym brzegu. Teraz sobie myślę, jak sobie przypominam korę tamtego drzewa z poprzedniego przejścia, że to nie była olcha. No mniejsza z tym, jakie drzewo, ale nie był to na pewno taki sędziwy, gruby dąb. Potężny, o grubym pniu. No cóż, szukamy dalej. Na razie bez grzybowego efektu. Co rzecz jasna nie oznacza, że w ogóle grzybów tu nie ma. Oczywiście, że są niekoniecznie jadalne, jak choćby te piękne wrośniaki różnobarwne. Niejadalne, jeżeli chodzi o ich konsystencję i walory smakowe czy kulinarne ogólnie rzecz biorąc. Ale to nie znaczy też, że bezużyteczne również dla człowieka, bo temu gatunkowi przypisuje się właściwości lecznicze. Ale hola hola, moi mili! Nastawiałem się na płomiennice zimowe, boczniaki i uszaki bzowe. Tymczasem mamy tu gatunek, którego nigdy wam z Puszczy Niepomickiej jeszcze nie pokazywałem. W dodatku gatunek jak najbardziej grzyba jadalnego. Mam na myśli oczywiście te czarki, szkarłatne lub austriackie, ponieważ jurajska tutaj z uwagi na brak lip odpada, ale pomiędzy tymi dwoma pozostałymi gatunkami, przypomnijmy, nie znajdującymi się już pod ochroną, istnieje na tyle duże podobieństwo, że bez użycia mikroskopu nie rozstrzygniemy, który to z nich, tym bardziej, że drzewa, gatunki drzew, na których drewnie one sobie występują, w części się pokrywają ze sobą, bo jak najbardziej są to grzyby rosnące właśnie na drewnie, nawet jeśli jest zagrzebane w ziemi, tak jak w tym przypadku, przez co słabo widoczne. Troszkę nawet poobjadane, poobkruszane, ale są czarki z puszczy. Nieraz ich tutaj szukałem, a teraz, gdy ich nie szukam, nadarzyły się. Cały urok grzybobrania w jednej scenie. Choć lipy, szczerze mówiąc, tak całkowicie bym w pobliżu nie wykluczał, mimo że dostrzegam tu jedynie wiązy, dęby, olchy i graby. A więc i czarka jurajska nie jest tak całkowicie niemożliwa. Tym bardziej zostawiam jej owocniki. A gdyby się tutaj trochę dokładniej porozglądać, zwłaszcza odgarniając tę roślinność, która trochę podłoże skrywa, uniemożliwiając wypatrzenie wszystkiego, co tam może rosnąć sobie na takich właśnie patyczkach, to pewnie więcej owocników też by się dało dostrzec. Ale nie jest to dla mnie dziś priorytet. Tym bardziej, że jak mówię, nie ma pewności, czy nie mamy do czynienia jednak z gatunkiem chronionym. Jak natomiast wygląda sytuacja
na mojej i nie tylko mojej, czego się dowiedziałem od członków mojej facebookowej grupy Grzybofile, do której dołączenia serdecznie Was zapraszam, boczniakowej miejscówce. Otóż wygląda ona tak. Niestety stare, podeschnięte owocniki, żadnych śladów po cięciu nowych. Być może już to powalone drzewo jest nieco wyeksploatowane przez grzybnie. I tych owocników z roku na rok, moim zdaniem, pojawia się coraz mniej. Chodźmy więc zobaczyć, jak wygląda sytuacja z płomiennicami, które również w pobliżu rosły. Płomiennic na drzewie, które pamiętam, nie widzę. Co więcej, w ogóle tego drzewa nie mogę znaleźć, na którym zawsze je znajdowałem i sprawdzałem i Wam pokazywałem ich stan. Być może już się powaliło i przez to mam problemy z jego lokalizacją. Ale tutaj na innym drzewie, również pobliskim, ale na pewno nie tym samym, widzę owocniki. Tam w górze być może dostrzeżecie niewielką kępkę wyłaniającą się spod kory na środku ekranu. No ale to jest jakieś 3-4 metry nad ziemią. Ja tam niestety nie sięgnę, więc niech sobie rosną i mam nadzieję, że rozsiewają się na kolejne drzewa. Włączając aparat, chciałem w ogóle zupełnie co innego mówić, mianowicie przejść do podsumowania i powiedzieć Wam, że czarki naprawdę bardzo mnie cieszą, no i że generalnie rzecz biorąc wracam, ale las nie powiedział jeszcze dziś ostatniego słowa. Spójrzcie, jak moja konsekwencja została wynagrodzona. Oto bowiem mamy piękne skupisko płomiennicy zimowej, a jakże, aksamitne trzony, białe czy też żółtawe, ale nigdy nie szare blaszki są tu jednymi z podstawowych cech wyróżniających płomiennicę zimową, inaczej zimówkę aksamitno-trzonową, od gatunków podobnych, wśród których są owszem gatunki trujące, ale raczej niemożliwe, praktycznie niemożliwe, choć nigdy nie mów nigdy, ale takie, które nie powinny się zimą pojawić. Natomiast oczywiście dobrze jest zapoznać się ze szczegółami wyglądu tego właśnie gatunku, gdybyście chcieli go zbierać. A możecie to zrobić choćby zaglądając do mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl. Tak, mamy tu ich piękne skupisko, a wręcz dwa skupiska, bo jeszcze tutaj taka nieco mniejsza kępka sobie rośnie. Bardzo mnie to cieszy. Teraz naprawdę z czystym sumieniem mogę wracać. Natomiast już jutro ruszam na co najmniej 3 pełne grzybowe dni, zdjęciowe, że tak powiem, o ile tylko pogoda dopisze, a może nawet 4, zobaczymy, do zupełnie innego województwa, możecie w komentarzach zgadywać którego, w którym to już dawno mnie nie było, ale swego czasu zbierałem tam, co również na nagraniach jest udokumentowane, zarówno płomiennice zimowe, jak i boczniaki, jak i uszaki bzowe, a także wodnichy późne. Tak więc może i tam coś się uda Wam ciekawego pokazać, nawet jeśli to będzie, tak jak dziś, nie do końca to, czego się spodziewam, bo dziś bardzo miłą niespodzianką były właśnie czarki. Tak więc, abyście kolejnych moich filmów nie przegapili, zachęcam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, a szczególnie będę wdzięczny, jeżeli zechcecie dołączyć do grona wspierających, przyczyniając się tym samym do rozwoju mojej grzybofilskiej działalności, a więc tego kanału. Tymczasem dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!